Gość Radia Jar. Spotkanie z gościem w studiu Radia i Telewizji Yard. Paweł, lider zespołu Niepokonani, razem z nami. Witam cię, Pawle, bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Yard. Witamy również telewidzów, którzy są teraz z nami. Witamy również. Zespół Niepokonani. Dobrą nazwę wybraliście. To znaczy, że nigdy nie zostaniecie pokonani. Ciągle będziecie trwać, nagrywać i odnosić sukcesy, jak rozumiem. Dokładnie tak. I na starość będę mógł sobie powiedzieć: o Paweł, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, także myślę, że to jest adekwatna nazwa, która przyciągnie, być może nawet już przyciągnęła część słuchaczy, między innymi Radia Yard, którzy lubią nas słuchać, zamawiają nasze piosenki, serdecznie dziękujemy, no i jeszcze życzę 100 lat dla Yardu, jeszcze raz. Wielkie dzięki. Pawle, to kilka słów o historii zespołu. Przybliż nam ją, bo myślę, że wielu słuchaczy jest zainteresowanych tym, jak doszło do powstania Niepokonanych, kiedy to było, w jakich okolicznościach i skąd pomysł na nowy zespół na scenie disco i dance, która, jak wiadomo, jest przesycona już momentami nawet, niektórzy tak mówią, nowymi zespołami, które ciągle powstają i pojawiają się niczym grzyby po deszczu. To znaczy, powiem tak, wcześniej zaczęło się to jeszcze spod formacji mojej, kiedy to jeszcze nie było Niepokonanych, nie było jeszcze ze mną Darka, którego pozdrawiam teraz z tego miejsca bardzo serdecznie. Cóż, na początek była formacja Makar Dance. To było takie, można powiedzieć, moje pierwsze raczkowanie z tą muzyką, gdzie poznawałem tak naprawdę jeszcze i lekcje śpiewu i tak dalej, i tak dalej. No później pojawiła się taka szansa, pojechałem do Darka. Przypadkowo nagraliśmy nasz pierwszy utwór, to był utwór Każdego Dnia i pamiętam to jak dziś, że ja ten tekst napisałem w ciągu bodajże 15 minut, Darek już miał gotowy aranż, powiedział, że słuchaj, zgrywamy, no i tyle, no i tak to się zasadniczo rozpoczęło. Tam, 15 minut na napisanie tekstu, jakoś nie chce mi się w to uwierzyć. Poważnie mówię, to było 15 minut na napisanie tego tekstu i to była to właśnie piosenka Każdego Dnia. Przyjęła się. Zaraz później wyszło to Ona. Też się przyjęło. No to dlaczego nie? Powiedzieliśmy sobie, dostaliśmy taką szansę, podpisaliśmy kontrakt, jesteśmy, działamy i mamy nadzieję, że będziemy tak działać. Idziecie za ciosem, można by powiedzieć. Za ciosem. Mamy wyznaczony taki cel i cały czas do tego celu dążymy. Czy ten cel możemy jakoś doprecyzować? Bo na razie powiedziałeś o nim tak dość ogólnie. To znaczy, powiem tak. Ja mam kilka takich pomysłów na ogół, nie tyle ile może też na Niepokonanych, ile też tak na własny projekt, bo też planuję coś takiego jak zrobienie czegoś pod własnym nazwiskiem, to będzie taki projekt białoruski, ale o tym na razie nie chcę mówić, na razie skupmy się na Niepokonanych. Niepokonani, cóż, mamy kilka nowych piosenek, dzisiaj jesteśmy tutaj z nową piosenką, przyjeżdżam z taką niespodzianką może do was. Jest to nowa piosenka. Piosenka powstała na bazie takich pomysłów, jakby, jak to określić, tak żeby zaraz czegoś głupiego nie palnąć. Powiem tak, no jeżeli... Rozumiem, że chcesz tu powiedzieć o pewnego rodzaju inspiracjach. Dokładnie, to jest inspiracja i chodzi mi tutaj na bazie całowania. Wiadomo, lubią się całować dziewczyny, chłopacy, niepokonani też lubią się całować i właśnie o tym jest ta piosenka. Niepokonani sami ze sobą nie. Nie, sami ze sobą absolutnie. Sami ze sobą absolutnie. Aczkolwiek niepokonani są bardzo całośliwi, jeżeli chodzi o kobiety, tak powiem. Jeśli chodzi o utwory o całowaniu, to jest ich naprawdę sporo, między innymi grupa Singer, Całowanie to przyjemność, później co mi przychodzi do głowy, Pozwól mi się pocałować, Całus to nie grzech, więc ten temat był już niejednokrotnie w muzyce disco polo poruszany i rozwijany. Tak, natomiast ta piosenka jest piosenką troszkę inną, ponieważ już tutaj jest do tej, sugerowano do tej jednej osoby, do tej tylko jednej, że tylko ją chciałbym całować. Rozumiem. Czyli nie jest tutaj utwór adresowany do fanek, które na pewno bardzo entuzjastycznie reagują na waszych koncertach, a do tej jednej, jedynej. Pawle, pragnę zapytać o to, czy wiesz, jaka stacja radiowa po raz pierwszy wyemitowała utwór grupy
Niepokonani w eterze. Oczywiście, że tak, było to Radio Yard. W Radio Yard odnieśliście spory sukces. Codziennie otrzymujemy przynajmniej kilka, niekiedy kilkanaście, czasami w porywach do kilkudziesięciu telefonów z prośbą o wasze piosenki. Radio Yard to najpopularniejsza lokalna rozgłośnia radiowa w regionie, więc myślę, że dla artysty może być to jakimś wyznacznikiem. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ja pragnę serdecznie podziękować w imieniu swoim, jak i Darka, za to, że mogliśmy, że nas tak miło przyjęliście, wpuściliście. No i cóż, ja tak jak mówiłem, życzę jeszcze dla was 100 lat, niebawem się widzimy na urodzinach. Będą ciekawsze jeszcze zespoły, będzie zespół Kram, z tego co widziałam, tak? Zespół Impuls. No i między innymi będziemy też my, czyli Niepokonani, kochani. Wobec tego, skoro już poruszyłeś temat imprezy urodzinowej, to przypominamy, że to w tę niedzielę, 23 kwietnia od godziny 11 na placu przed kręgiem koncerty zespołów i inne atrakcje, w tym koncert Niepokonanych. Ten koncert będzie okazją do tego, by poznać jeszcze lepiej waszą twórczość. Czy już teraz możemy powiedzieć, jakie utwory usłyszymy na urodzinach naszego młodszego radiowego brata, czyli Radia Yard 2? Oczywiście, że tak. Kochani, na pewno nie zabraknie takich utworów jak Każdego Dnia, jak utworu To Ona. Będą też premierowe utwory, których jeszcze nie emitowaliśmy, nawet w Radiu Yard. Będzie to utwór Tylko Ty, będzie to utwór List, będzie to utwór Tylko Ciebie Chcę Całować, który już niebawem usłyszycie na antenie Radia Yard. Fantastycznie, czyli szykuje się doskonała zabawa, między innymi z grupą Niepokonani. Nie dacie się pokonać i na pewno przygotujecie niesamowite widowisko sceniczne, w czasie którego wszyscy obecni będą mogli przyjemnie spędzić czas, rozerwać się i zapewne też zaangażujecie w jakiś sposób naszą publiczność w to wszystko, co będzie się działo na scenie podczas waszego występu. Myślę, że tak i myślę, że publiczność tutaj nie nami będzie kierowała, a to my publicznością. I kiedy powiem rączki do góry, to mam nadzieję, że te wszystkie rączki tak się do góry podniosą, zobaczymy ten las rąk w górze i wspólnie razem zaśpiewamy piosenki już, które znacie. I być może zapamiętacie ten pierwszy refren tych nowych piosenek, także mam nadzieję, że do miłego zobaczenia, no i przybędziecie. Nie może. Teraz masz okazję złożyć życzenia Radiu Yard 2. Studio jest tam za szybą na 103,9 FM. Powiedz proszę, czego można życzyć stacji radiowej, która kończy 16 lat i od 16 lat jest z nami w eterze. Bagaż doświadczenia, kochani. Czego mogę wam życzyć? Życzę wam przede wszystkim wytrwałości, abyście dalej pokonywali te 16 kolejne i jeszcze kolejne i jeszcze kolejne i tak przez 100, 120. Trzymajcie się jak najdłużej. Jesteście dobrzy, jesteście naprawdę bardzo rozchwytywaną stacją radiową. Dla nas bardzo pomogliście. My za to serdecznie dziękujemy i pragniemy życzyć wam wszystkiego najlepszego. Tak mówiąc nieskromnie, w podświadomości, to mamy nadzieję na to, że też będziemy niepokonani w lokalnym, regionalnym eterze. Z nami na pewno. Pawle, na sam koniec jeszcze zaproś oficjalnie słuchaczy, telewidzów na wasz koncert i ogólnie na niedzielną imprezę na placu przed klubem rozrywki Krąg, by frekwencja dopisała i by bawiło się z nami jak najwięcej osób. Kochani, nie może was zabraknąć. Tak jak wspominałem wcześniej, zagramy takie piosenki, które znacie, czyli To Ona, Każdego Dnia, i tak dalej. Nie zabraknie najnowszych utworów i warto też przyjść, aby posłuchać tych właśnie premierowych utworów, które będziecie mogli usłyszeć tylko i wyłącznie na najbliższej imprezie w tą niedzielę pod klubem rozrywki Krąg. Także serdecznie, naprawdę zapraszam. Jedna, druga Niepokonanych. Paweł był dzisiaj gościem w studiu Radia i Telewizji Yard. Dziękujemy za czas poświęcony na wizytę i widzimy się w niedzielę na placu przed kręgiem, by wspólnie świętować 16 lat Radia Yard 2. Oczywiście nie może być inaczej. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.